miejskiej bibliotece publicznej starsze osoby znalazły miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Internetowy krąg przyjaciół biblioteki skupia osoby zainteresowane literaturą i kulturą, dla których internet jest narzędziem komunikacji. Działania z seniorami są prowadzone w bibliotece w sposób ciągły od 7 lat. W pracy edukacyjnej najważniejsze jest ustanowienie sprawnego kanału przesyłania informacji. Bardzo dobrze spełnia się w tej roli platforma społecznościowa Google Plus. Publikowanie informacji o różnych wydarzeniach w bibliotece jest efektywne. Trafiają one bezpośrednio do osób zainteresowanych. Na strumieniu aktualności wciąż pojawiają się nowe, ilustrowane wpisy. Sprawna komunikacja powoduje, że działania animacyjne jest łatwiej organizować i prowadzić w dłuższym czasie. Dużą popularnością cieszą się wszelkie zajęcia związane z fotografowaniem. Kiedy pogoda dopisuje, wychodzimy grupami w teren. Zdjęcia stanowią potem materiał do opracowania podczas spotkań w bibliotece. Do robienia zdjęć nie potrzeba już aparatów. Smartfony są bardzo popularne wśród seniorów i doskonale nadają się do użycia podczas sesji fotograficznych. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie edycji, udostępniania i publikacji fotografii w internecie stale rośnie. Zajęcia z fotografii są proste w organizacji i nie wymagają nakładów. Dlatego warto regularnie je powtarzać, zwłaszcza że seniorzy bardzo je lubią. Smartfony są też dobrym narzędziem do przekształcenia zdjęć papierowych do formy cyfrowej. Seniorzy bardzo szybko zainteresowali się tymi możliwościami. Zdjęcia w formie cyfrowej przechowywane w chmurze obliczeniowej są zabezpieczone przed utratą, a także łatwe do publikacji i udostępniania. Praca ze zdjęciami z lat młodości przywołuje wspomnienia i budzi pozytywne emocje. Możliwość publikacji na platformie społecznościowej daje szerokie pole do działań animacyjnych. Koło filmowe jest bardzo dobrym sposobem na zbudowanie społeczności wokół biblioteki. W kręgu przyjaciół zrealizowaliśmy 2 nowele filmowe zatytułowane Wizyta i Tajemniczy Nieznajomy. Dobrym kierunkiem działania jest też tworzenie filmów animowanych. W oparciu o bajki Ignacego Krasickiego seniorzy wykonali serię filmów rysunkowych, które zostały zaprezentowane młodej publiczności na specjalnym pokazie. Działalność filmowa bardzo mocno cementuje więzi seniorów z biblioteką, tworzy także więź między samymi uczestnikami działań. Po nagraniu noweli filmowej w bibliotece odbył się specjalny pokaz na dużym ekranie. Dla wielu osób udział w realizacji filmu był spełnieniem skrytych marzeń. Nagranie noweli filmowej wymaga sporo czasu i wysiłku organizacyjnego, jednak końcowy efekt długo pozostaje w świadomości uczestników i bardzo mocno przywiązuje do biblioteki. Platforma YouTube jest miejscem przeznaczonym do publikacji filmów. Daje to możliwość publicznego pochwalenia się umiejętnościami nabytymi w bibliotece. Osoby z naszego grona regularnie nagrywają i publikują filmiki. Jako bibliotekarz nie tylko pomagam seniorom w prowadzeniu ich kanałów na YouTube, ale prowadzę także 2 własne. Na jednym publikowane są relacje z wydarzeń w kręgu przyjaciół biblioteki, a na drugim materiały edukacyjne dla osób starszych. Blogosfera też jest ciekawym tematem. Jako bibliotekarz służę pomocą seniorom z aspiracjami literackimi. Pomagam w rejestracji i założeniu blogów, a potem pomagam przy publikowaniu postów. Aktualnie pod egidą biblioteki publikuję 5 seniorów blogerów. Osobiście też tworzę i publikuję materiały edukacyjne na blogu Kafejka Seniora. Treści artykułów nawiązują do bieżących tematów zajęć edukacyjnych prowadzonych w bibliotece. W czasie wakacji biblioteka pracuje w innym rytmie. Mniej jest ćwiczeń z komputerami, a tematyka zajęć bardziej swobodna.
Dla seniorów pozostających w mieście przygotowałem i prowadziłem wakacyjne kursy języka angielskiego i ćwiczenia pamięci. Nazywam się Kazimierz Szurma i pracuję jako starszy bibliotekarz. Jestem miłośnikiem nowoczesnych technologii. Swoją pasję mogę realizować w bibliotece, przekazując wiedzę osobom starszym. Postęp technologiczny sprawia, że wciąż pojawiają się nowe tematy do opracowania i nowe pole do działania.